Dzień dobry, cześć! Witam w kolejnym odcinku Mówiąc Inaczej. Znów będzie to odcinek z gościem i tym razem, słuchajcie, po raz pierwszy jest u mnie pisarz. Przed Wami Kuba Małecki. Dzień dobry, cześć. Stresujesz się? Tak, trochę. Dlaczego? Chyba zazwyczaj się stresuję. A, nie bardziej niż zwykle? Bardziej niż zwykle? W sensie, no jak idę ulicą, to mniej się stresuję. Ale chodzi mi o inne wywiady. A, to nie, podobnie jak przy innych wywiadach. Okej. Okay. W wywiadach przyznajesz, że brakuje ci czasem wiary w siebie, że w wolnych chwilach pieczesz ciasta, że częścią garderoby, która najbardziej do ciebie pasuje, jest kożuch, żeby się nie uprzykryć, że jesteś bardzo wrażliwym facetem. No i zostałeś pisarzem. Boisz się też, że zawiedziesz kogoś, że ktoś cię skrytykuje. Tak. Rozczarujesz kogoś. Tak. A pisarza się czyta. Czytają cię dziesiątki tysięcy, setki tysięcy. Każdego dnia możesz rozczarować ludzi. Więc to się w ogóle nie spina. To się nie spina. Po co? Bo jak zacząłem pisać książki, w ogóle nie spodziewałem się, że to tak wygląda. W sensie, że ma się... Zresztą wtedy nie było takiego kontaktu z czytelnikiem. Na tej zasadzie, że on może do ciebie napisać w każdej chwili, że może się z tą skontaktować, że może wyrazić swoją opinię, którą ty gdzieś prawdopodobnie zobaczysz albo tam ktoś ci o niej powie. Więc ja myślałem, że pisanie książek jakby w ogóle jest wolne od tego rodzaju obecności takiej. No a recenzje? Recenzenci są? No ale ja recenzji nie czytam, więc jakby... Znaczy kiedyś czytałem, bo kiedyś się jakby, wiesz, aktywnie tego szukałem i tak dalej, ale zaplanowałem sobie to tak i tak sobie stworzyłem ten świat, że jestem trochę na bezludnej wyspie. To znaczy, ja mam konto i na Instagramie, i na Facebooku i nie obserwuję żadnego pisarza, żadnej pisarki, żadnego magazynu związanego z książkami, żadnej gazety, żadnego, wiesz, portalu i tak dalej. Po prostu chcę być wolny od tych oczekiwań, od tego, od wiedzy na temat tego, co jest na przykład modne, doceniane przez krytyków. Rozumiesz? Nigdy w życiu nie byłem na przykład na tym portalu Lubimy Czytać, żeby zobaczyć, kto co o mnie napisze. Więc, zazdroszczę, bo ja weszłam. Tak? I co? Nie, to nie było dobre. No widzisz. Znaczy, oczywiście mam kontakt z tymi opiniami tak zwanych, ja no to tak mówię, gdzieś tam takie sobie określenie wymyśliłem, prawdziwych czytelników. Czyli czytelników, którym nikt nie płaci za to, że przeczytali moją książkę i nikt im nie płaci za to, że napisali tą opinię. Więc te jakieś informacje, że ktoś mnie tam oznaczy na jakimś, nie wiem, portalu i to do mnie dotrze w postaci jakiegoś tam, nie wiem, tego, wiesz, powiadomienia czy coś, no to czasami zerkam i to widzę i tam daję jakieś serduszko i tak dalej. No ale to są właściwie w 100% takie pozytywne reakcje, więc z tego się jeszcze nie wycofałem, bo to jest po prostu przyjemne. Nie? Następne pytanie będzie takie trochę kontrowersyjne, ale zapisałam je, więc je zadam. A ty się czujesz trochę dziwakiem? Wydaje mi się, że jestem zaskakująco normalny, zwyczajny i wręcz taki rozczarowująco zwyczajny, jak na ludzi, którzy się zajmują pisaniem, prawdopodobnie. Nie mam żadnych takich niesamowitych, niezwykłych zwyczajów i tak dalej. No natomiast dla kolegów, nie wiem, z bloku, z którymi się gdzieś tam, wiesz, wychowywałem przed tym blokiem na tej ławce, to prawdopodobnie jestem trochę takim kimś dziwnym, no bo zajmuję się czymś dziwnym. Nigdy nikt z nas się nie spodziewał, że któryś tam z chłopaków może napisać książkę. Ja po sobie też się tego nie spodziewałem, więc pod tym względem pewnie tak, ale i dla rodziny, i dla moich bliskich, to jakby ja funkcjonuję tak jak wszyscy inni ludzie, którzy chodzą normalnie do pracy. W sensie nie ma w tym niczego takiego niezwykłego, tak mi się wydaje. Teraz jest takie modne określenie atencjusz. Ty nie jesteś atencjuszem, ty nie potrzebujesz uwagi. Ty jesteś skryty bardziej i piszesz przy tym. Wystawiasz się na krytykę, okej, nie czytasz jej. No ale wiesz, że ta krytyka może na ciebie spaść. A nie boisz się na przykład, że kiedyś coś przez przypadek przeczytasz i się załamiesz? Boję się, ale powiem ci szczerze, że przed tą obawą ratuje mnie to, że ja mam po prostu normalne życie. Ja mam życie obok książek. Te książki są i w ogóle literatura są pewnie jedną z absolutnie najważniejszych rzeczy w moim życiu, ale mam też inne. Mam jakby normalne życie, normalne jakieś tam hobby, pasje i zajęcia. I
I myślę, że gdybym tego nie miał i gdybym tylko i wyłącznie przez cały czas myślał o literaturze, no to każda najdrobniejsza rzecz, każda najdrobniejsza opinia by mnie pewnie dotykała, ale tak to tak tego nie czuję i ja w ogóle mam coś takiego, ale to nie jest moja zasługa, że tak mam, że ja pisząc książkę w ogóle nie mam świadomości, że ktoś ją będzie kiedykolwiek czytał. To się bierze z dwóch rzeczy, to znaczy pierwsza to jest to, że ja bardzo dużo poprawiam, bardzo dużo usuwam i wielokrotnie usuwałem całe napisane jakby historie po kilkadziesiąt czy po kilkaset stron, więc zawsze mogę mieć w głowie ten taki bezpiecznik, że okej, to co piszę, mogę zawsze z tego zrezygnować. Nigdy nie mam żadnych takich nacisków z zewnątrz, to znaczy ja nie podpisuję żadnej umowy z wydawcą, ja nie mam żadnego deadline'u, jakby w ogóle nie dopuszczam takich zewnętrznych czynników, które mogłyby spowodować, że będzie mi zależało na dokończeniu książki z jakiegoś innego powodu niż z tego, że ja po prostu jestem z niej zadowolony. A drugim powodem, dla którego jestem tak trochę od tego oderwany, od tej świadomości, że ktoś to będzie czytał, że ja nie do końca trochę w to wierzę, że ktoś to czyta. W sensie miałem ostatnio taką sytuację, że... Ja czytam. Znaczy ja wiem na logikę, wiem, że ludzie czytają, bo przecież wiem o tym, ale ja tego na co dzień jakby nie dopuszczam. Nie przejmujesz tego. Tak. Ostatnio miałem jakiś wywiad w radiu i pani mnie zapytała, co ja czuję, kiedy myślę o tym, że fragment mojej książki znalazł się w podręczniku do języka polskiego. Ja się zorientowałem, że ja w ogóle o tym nie pamiętam. To znaczy, ja zdaję sobie sprawę z tego, że to było, ale dostałem jeden egzemplarz tego podręcznika, dałem go rodzicom, rodzice mają go na półeczce tam z moimi książkami i ja kompletnie o tym w ogóle nie myślę. Ja myślę o swoich książkach i one mi zajmują głowę przez cały dzień, ale ja nie myślę w ogóle o tym, co się dzieje wokół tych książek. Tak, ale to nic dziwnego, że brakuje ci wiary w siebie, jak ty nie dopuszczasz tych wszystkich rzeczy. Może gdybyś się nasycił nimi, tak przyjął je, pobył z tym, że cię czytają, także jesteś w tym podręczniku, odniosłeś sukces, to idzie w dobrą stronę, stanął przed lustrem, powiedział, udało się! Jestem dobrym pisarzem, jestem w podręczniku, sprzedaję dziesiątki tysięcy książek. Woohoo! Idziemy świętować. Zrobiłeś tak kiedyś? No może aż tak, to nie, ale... A powiedziałeś, fajnie, nie, sprzedają się. Nie, ostatnio zrobiłem coś takiego, że wszedłem do Empiku. Miałem dużo czasu przed jakimś tam spotkaniem i wszedłem do Empiku, bo byłem koło Empiku, tak sobie chodzę. I podszedłem do półki z literaturą, znaczy do regału z literaturą polską i zobaczyłem, że moje książki zajmują cały ten regał. W sensie całą półkę taką, nie? Długą. No i odszedłem i później tak sobie mówię, daj się tam naciąć. I tak się stanąłem, tak sobie patrzyłem i zrobiłem zdjęcie. Wysłałem na WhatsAppie tam, mam grupę z moimi rodzicami, z braćmi i tak dalej. No to im też wysłałem, że ej, zobaczcie ile jest moich książek w Empiku, nie? I na takiej zasadzie powiedzmy, to potrafię to docenić, jakby to zobaczyć, no ale później wracam do domu i zapominam, że ta półka tam jest. Jakby, gdybym nawet zrobił to na tej zasadzie tak, jak ty to przedstawiłaś, tak żebym, tak wiesz, na siłę próbował jakoś tak siebie w to przekonać do tego, to myślę, że wiesz, ja się tym zajmuję od tylu lat, że już mi powinno dawno to przyjść. Mhm. Ja już powinienem dawno się do tego przyzwyczaić. Do spotkań autorskich, do wywiadów i tak dalej. Przecież byłem w takich sytuacjach wielokrotnie. A skoro przez, nie wiem, 12 lat się do tego nie przyzwyczaiłem, no to raczej mogę się chyba pożegnać z nadzieją, że to kiedykolwiek nastąpi, nie? Tak myślę chyba. Dobra. Rzuciłeś tę pracę w banku, bo pracowałeś w banku. To też jest kolejny stereotyp. No, najpierw w banku, potem piszesz. Czyli jesteś dowodem na to, że nie ma sensu dzielić ludzi na umysły humanistyczne i ścisłe, bo można być wszystkim. Można mieć i taki umysł. Dobra, rzuciłeś pracę w banku, zacząłeś pisać. No to powiedz, jak to u ciebie pisanie wygląda? Czy ty zapisujesz sobie jakieś fragmenty, zdania, które przychodzą ci do głowy, ciekawe, językowe połączenia, wypowiedzi sąsiadów, braci? Tak. Jak ty się przygotowujesz? Jak ty piszesz? Ja mam całe notatniki pełne różnych takich rzeczy, które gdzieś mi przychodzą do głowy. I to są rzeczy z jednej strony takie czysto językowe, że na przykład coś mi przychodzi do głowy na zasadzie, nie wiem, może to będzie pierwsze zdanie czegoś, może to będzie ostatnie zdanie czegoś, czy środkowe zdanie czegoś i tak dalej. Ale często to są i prawdopodobnie to jest bardziej jakby, tego jest więcej w tych notatnikach, że na przykład, no mogę powiedzieć konkretnie o sytuacji teraz, którą sobie ostatnio zapisałem, tak? Wyobraziłem sobie, że, bo kolega mi opowiadał, że przydarzyła mu się taka sytuacja, jak wynosił śmieci. Ja sobie myślę cały czas o takim jakimś bohaterze mojej książki, który jest starszy, powiedzmy tam ma około 80,
I za każdym razem, jak wynosi śmieci, to na śmieciach gabarytowych, takich, które stoją obok śmietnika, widzi takiego lisa, który tam stoi. Bo temu mojemu koledze to się przydarzyło. Że po prostu ten lis gdzieś tam buszował i tak dalej, i on go spotkał. I teraz na przykład mój bohater być może go zobaczy raz i później będzie cały czas miał nadzieję, że być może ten lis tam będzie, albo może w ogóle coś innego się z tego rodzi. Ale mamy jakąś po prostu scenę, że jest ta latarnia taka z takim ciepłym światłem wokół, jest ciemno i ten lis taki, wiesz, dostojny sobie siedzi na jakichś starych, rozwalonych wersalkach, a idzie jakiś starszy facet i wyrzuca śmieci. I może nic mi z tego nie przyjdzie, ale takie obrazy mnie bardzo często prześladują na tyle długo, że ja sobie dopowiadam całą tą historię. No prawdopodobnie historii lisa sobie nie dopowiem, ale historię tego mężczyzny być może już tak. Opowiadałeś też podczas naszego ostatniego spotkania o tym, że kiedyś jechałeś samochodem z żoną i powiedziałeś: zapisz, Irena weszła do stodoły, tak? No, takie zdanie było? No często mi się tak zdarzało, że na przykład jak nie mogłem zapisać, bo właśnie prowadziłem, no to mówiłem, że weź mi tam, wyślij SMS-a, że nie wiem tam, no różne, nie? Że na przykład, nie wiem, tam Marian mówi do Zdzicha coś tam, albo właśnie Irena chodzi do stodoły. Jak dojeżdżam na miejsce, to czasami już nie pamiętam, że ją o to prosiłem i mam jakieś dziwne SMS-y, bo właśnie tam Irena weszła do stodoły. No ale to często jest tak, że właśnie w sytuacjach, kiedy nie piszesz, piszesz najbardziej, to znaczy jak siadam przy biurku, to przecież ja już to wszystko muszę wiedzieć. Nie? Ja już muszę to wszystko mieć wymyślone. Więc tak naprawdę ta praca się odbywa zazwyczaj, nie wiem, właśnie w tym samochodzie, podczas tego spaceru, czy gdzieś tam. No ale trudno mi o sobie powiedzieć, że jak leżę na kanapie i coś tam sobie myślę, że ja teraz bardzo ciężko pracuję, że to jest takie trudno uchwytne, nie? Jakby dla mnie praca to jest taka praca, no jestem przyzwyczajony do tego, że chodziłem do normalnej pracy, nie? A tutaj to się rozlewa również na to życie prywatne, w tym sensie, że no nie wiem, robisz coś innego, ale nagle coś ci przychodzi do głowy i gdzieś tam sobie zapisujesz w tym notesiku czy w telefonie. Czy... Wiesz, że po tym naszym ostatnim spotkaniu zaczęłam zapisywać właśnie swoje jakieś przemyślenia i wyszło mi coś w stylu poezji. Zapisałam zdanie: kupię ciszę, cena nie gra roli. Jeszcze raz? Kupię ciszę, cena nie gra roli. A. I dalej jest dalszy ciąg, ale już nie jestem z niego tak zadowolona jak z tych pierwszych wersów dwóch. Ale może będzie z tego jakaś piosenka, jakiś wiersz właśnie. Może nic z tego nie będzie, ale jestem dumna. No super. Kupię ciszę, cena nie gra roli. No bardzo ładne. Czekałam, no właśnie to zdanie, że bardzo ładne, bo nareszcie milczałeś i się śmiałeś, tak? Nie, tak sobie powtarzam to w głowie, super. Prawdopodobnie w ogóle cisza jest bardzo pożądana teraz i jest takim dobrem luksusowym. No tak. Ludzie potrafią kupić tak. Bycie offline pieniędzy jest teraz czymś wyjątkowym, a nie bycie jakby online, nie? Tak. Ludzie pewnie płacą za wyjazd do miejsc, gdzie nie ma niczego. Wi-Fi, nie? To prawda. Wstydzisz się jakichś swoich książek? Bo już sporo ich napisałeś. Czy masz tak, że to powinienem napisać inaczej? Absolutnie się wstydzę. 5 pierwszych, 4 pierwszych na pewno. No, tak. Wydaje mi się, że ja jestem ofiarą tego, czego ofiarą padają często ludzie zajmujący się jedną rzeczą przez bardzo długi czas. Ja całą energię swoją, jakby taką tą, nazwijmy to zawodową, wkładam w to, żeby pisać jak najpiękniej, jak z mojej perspektywy, jak to potrafię ocenić. W związku z czym te rzeczy, które napisałem, nie wiem, 10 lat temu, one mi się kompletnie nie podobają. Nawet jeżeli dostrzegam, że ta historia, którą tam opowiedziałem, może kogoś zainteresować, dla mnie, załóżmy, dalej jest interesująca, to jakbym otworzył tą książkę na którejś stronie, to bym się po prostu załamał, że ona w ogóle na przykład prawdopodobnie jest gdzieś w jakiejś bibliotece, bo jakby nie dopuszczam do tego, żeby one były wznawiane. No ale w bibliotekach są już pewnie, nie? Trochę czasu minęło od twojej najnowszej książki, od premiery twojej najnowszej książki, czyli Święto Ognia. No i co o niej myślisz teraz, już, po tym czasie? Nie wiem. Z jednej strony jestem zadowolony, z drugiej strony nie znam tych reakcji zbyt wiele, no bo nigdy nie znam. I wydaje mi się, że to chyba jeszcze, ja potrzebuję więcej czasu na to. Na przykład z przyjemnością mogę powiedzieć, że myślę o książkach takich jak Rdza, czy Dygot, czy nawet Horyzont, ale być może dlatego, że one już są na tyle długo obecne, że one nie są takim, jak to powiedzieć, takim gorącym jakby tematem, nie? Ja się nie mogę doczekać, aż będzie już po tym wszystkim, w sensie, że nie będzie tej książki gdzieś tam w tej przestrzeni takiej medialnej, że nie będą o niej mówili ludzie,
bo wiem, że mówią, nie wiem co mówią, ale no na przykład, nie wiem, bratu mówię, ej, ktoś tam, wiesz, słyszałem albo widziałem, albo no z wydawnictwa mi ktoś podsyła, że słuchaj, ja słyszałeś, że ktoś tam coś powiedział o twojej książce, więc ja wiem, że o niej się mówi, ale już bym chciał, żeby było po wszystkim. Chcesz, żeby ten szum wokół niej ucichł i wtedy sam usłyszysz swój głos, tak? Co o niej myślisz? Tak, jak na przykład ktoś mnie, załóżmy na tym Instagramie, oznacza, że czyta jakąś starszą moją książkę, w sensie właśnie, nie wiem, Ślady, Dygot, czy którąś z tych takich pierwszych, z których powiedzmy byłem zadowolony, to ja z przyjemnością na to patrzę jakoś tak, nie? Ale te najnowsze to tak się boję, że to, no nie wiem w sumie, że to takie jest, jeszcze jest świeże, jeszcze to mam takie niepoukładane i myślę sobie, że nie wiem, może dałem ciała jakoś strasznie, albo może coś mi tam kompletnie nie wyszło. Nie? Wiesz, że dostałam po głowie za to, że w tym filmie promującym tę książkę powiedziałam, że trudno mi było uwierzyć w to, no, że napisał ją mężczyzna, bo to dyskryminacja mężczyzn. Aha. A ja to powiedziałam, bo według mnie książki są od tego, żeby nas uczyć, żeby pokazywać nam, że świat wygląda inaczej, żeby nas rozwijać. I to był ten moment. Zresztą, ty w tej książce chciałeś pokazać świat baletnic, życie baletnic, bo uznałeś, że ludzie mają mylny obraz na ten temat, tak? Czyli chciałeś, żeby ludzie się czegoś dowiedzieli dzięki tej książce. No tylko tak, mi nigdy nie przyświecała taka myśl, żebym ja chciał się przy pomocy książki, żebym ja chciał przy pomocy książki kogoś czegoś nauczyć. Te rzeczy typu balet, czy jak wcześniej był Afganistan, czy jak wcześniej była, nie wiem, II wojna światowa, one w tych książkach odgrywają dużą rolę jako tło do tego, co się wydarza w życiu bohaterów, ale jakby ja nigdy nie myślałem sobie, że ja napisałem książkę o Afganistanie, czy ja napisałem książkę o balecie, czy nie wiem, o wsi. To są wszystko rzeczy, które są dla mnie bardzo istotnym tłem, bez którego te historie by się nie rozegrały, ale tylko tłem. I tutaj ja się dopiero zorientowałem, że ten balet się różni od tego, co ja o nim myślałem, jak zacząłem poznawać ten świat baletu, więc to nie była taka myśl przyświecająca mi na samym początku, że okej, to ja teraz pokażę, jak życie współczesnej baletnicy może wyglądać, bo no, znam je od współczesnej baletnicy. Tylko po prostu chciałem opowiedzieć historię dwóch sióstr, z których jedna jest bardziej pogodna, a druga chciałaby pewnie być taka jak ta pogodna, ale jej to trochę nie wychodzi. I balet jest tylko narzędziem do tego, żebym ja to opowiedział. W sumie ona mogłaby robić coś innego, tak? No nie wiem teraz co, ale pewnie by mogła. No ale efekt uboczny jest taki, że dowiedzieliśmy się czegoś o życiu baletnicy. Ja czuję, że wiem więcej o świecie dzięki tobie. No i właśnie miałam mylne wyobrażenie na temat tego, jak mężczyźni mogą pisać o kobietach. Wydawało mi się, że wrażliwość męska jest inna niż kobieca, więc mężczyzna tak dokładnie nie odda tego naszego życia wewnętrznego, naszej wrażliwości. Ty pokazałeś, że można. Ja o tym powiedziałam, bo uznałam, że to będzie komplement dla ciebie. No. A dowiedziałam się, że to dyskryminacja mężczyzn. I powiem więcej, zapytałam tę panią, to znaczy poprosiłam tę panią, która mnie skrytykowała, żeby mi podrzuciła w takim razie książki napisane przez mężczyzn, którzy właśnie tak pięknie opowiadają o kobietach. No i niestety do dziś czekam. Może ty znasz takie książki, takich pisarzy, którzy piszą tak pięknie o kobietach jak ty? Nie no, jakbym się zastanowił, to pewnie mógłbym ci coś fajnego polecić, ale... To najwyżej później mi prześlesz. Tak, to się... Bo dla mnie to jest nowość. Znaczy, dla mnie to jest komplement. Ja do pewnego momentu nie zdawałem sobie sprawy z tego, że to moje widzenie świata czy tych bohaterów jest w jakiś sposób inne niż to, do czego być może jesteśmy przyzwyczajeni w literaturze pisanej przez mężczyzn. Jak udzieliłem takiego pierwszego dużego wywiadu do Gazety Wyborczej, to oni zatytułowali ten wywiad "Mężczyźni w Polsce tak nie piszą". Nie? No widzisz. Więc oni powiedzieli dokładnie to samo i... A ja nie wiedziałem, że mężczyźni w Polsce tak nie piszą, nie? No bo ja sobie siedzę na tej swojej bezludnej wyspie, nie śledzę rynku literackiego, nie wiem za bardzo, co się pisze. No czasami wiadomo, że przeczytam literaturę jakąś współczesną, ale najczęściej jednak czytam starsze rzeczy. Więc ja nawet nie wiedziałem, że być może to, co ja robię, się w jakiś sposób różni od tego, co robi, nie wiem, wielu mężczyzn zajmujących się literaturą. Więc, ale gdybym miał sobie wybrać, jak chciałbym, żeby moje książki były określane, no to wolałbym, żeby były określane jako kobiece. Nie wiem dlaczego, po prostu ja wolę pisać o subtelnościach i oczywiście teraz też może ktoś powiedzieć, przecież mężczyźni też są subtelni i tak dalej, wiadomo, nie? Ale te pierwsze skojarzenia, które się w tobie budzą, jak słyszysz, że to jest jakaś wrażliwość, no nie wiem, bardziej kobieca niż męska, są dla mnie pochlebne. Przy czym ja bym pewnie mówił, że to jest
albo większa wrażliwość, albo mniejsza wrażliwość, nie dzieliłbym na kobieca-męska, bo no na pewno i ty znasz, i ja też znam książki napisane przez kobiety, które powiedzielibyśmy, że to pewnie pisał jakiś, wiesz, kowboj na koniu, który tam strzela do dzików i odwrotnie. Więc chyba takich nie znam, ale pewnie takie są. No. Mm. Ja nie wiem wszystkiego. Ja mam dopiero 33 lata, ciągle czuję się młoda. Wydaje mi się, że jeszcze wielu rzeczy nie wiem. Mm-hmm. I książki będą mnie uczyć tych rzeczy. To się wydarzyło dzięki twojej książce. Ja byłam z tego dumna, że się rozwinęłam, że się o czymś dowiedziałam. Okazuje się, że nie, to wszystko trzeba wiedzieć przecież. Ja się trochę śmieję, bo na początku się przejęłam, ale teraz tak myślę, że się śmieję. Tym bardziej, że jeszcze wczoraj zajrzałam na ten Instagram i zobaczyłam, czy ta pani podrzuciła mi te tytuły, tych tytułów dalej nie ma, więc myślę, że tam nie chodziło o to, żeby świat był piękniejszy, tylko chodziło o to, żeby szpilę wsadzić. W tej książce pokazałeś też życie osoby z niepełnosprawnością, dziewczynki z porażeniem mózgowym. I nie ukrywam, że kiedy dowiedziałam się, że ta książka jest o tym, to pomyślałam sobie, o nie, to będzie za ciężkie, ja nie dam rady, ja nie chcę. Ale ty przez tę historię przeprowadziłeś mnie tak lekko. Jak ty to robisz? Sprawiałeś wrażenie, jakbyś doskonale wiedział, co taka osoba czuje i myśli, jakbyś nią był. Jak to jest możliwe, Kuba? Wydaje mi się, że mi charakterologicznie jest dużo bliżej do takich osób niż do osób, które byśmy mogli w jakiś sposób, nie wiem, nazwać ludźmi sukcesu, czy ludźmi udanymi, czy ludźmi pełnymi w jakimś sensie. No bo już przyznaliśmy, że nie przejmujesz tego sukcesu do siebie, więc... Tak. Natomiast wydaje mi się, że korzenie tej bohaterki sięgają czasów, kiedy ja odchodziłem z banku. I ja wtedy sobie pomyślałem, że ja nie miałem nadziei na to, że ja będę w ogóle pisał książki, że to będzie w jakimś sensie w ogóle moje życie zawodowe, bo miałem wtedy 5 opublikowanych książek czy 6 i żadna, i jakby każda z nich sugerowała, że ja z tego nie będę w żaden sposób mógł żyć. Nie? Więc ja tylko chciałem zrobić coś takiego, że odchodzę z banku i przez rok będę siedział w domu i pisał książkę. I to mi się wydawało w ogóle super, że będę mógł jako dorosły facet o sobie to powiedzieć, nie? Że na przykład ja będę sobie z kimś siedział na piwku, a wiesz, że kiedyś ja taki miałem rok, że tam sobie, kiedy siedziałem w domu i pisałem książkę, wow, nie? Więc to było moje marzenie i to był mój cel i ja wiedziałem, że ja do tego banku, no pewnie nie do tego samego, ale do jakiegoś innego wrócę. I ponieważ zdawałem sobie sprawę, że nie każdy może sobie coś takiego zafundować w życiu, to pomyślałem, że będę, nie wiem, robił coś dobrego dla innych, nie? I poszedłem do jakiegoś pierwszego z brzegów w Poznaniu, bo tam wtedy mieszkałem, domu opieki społecznej. I powiedziałem, że dzień dobry, tam nazywam się Kuba Majewski, bym chciał, nie wiem, może jakieś tam zamiatać, czy pomagać, czy coś, jak państwo na przykład macie taką potrzebę, nie? I 6 pierwszych domów opieki mnie nie przyjęło, bo nie mieli na mnie jakby pomysłu, w tym sensie, że nie byłem żadnym wolontariuszem żadnej organizacji, nie byłem studentem żadnego takiego kierunku, I nie pasowałem do tych jakby formularzy pewnie, że jakby no co, no przyszedł chłop i chce zamiatać, no niech idzie gdzie indziej, nie? I dopiero chyba właśnie w 7 mnie przyjęli. Ja myślałem, że będę robił coś takiego prostego, w sensie obierał ziemniaki na przykład, nie? Właśnie zamiatał, sprzątał, coś tam. A pierwszego dnia pani dyrektor mnie zaprowadziła do pokoju, w którym mieszkało małżeństwo, tam na oko 60-latków i oni oboje mieli porażenie mózgowe i ja miałem po prostu... Pamiętam, że co czwartek przyjeżdżałem i po prostu się z nimi zajmowałem, pomagałem im w tych rzeczach, w których ten ośrodek nie zdołał im pomóc, no bo oni się nim zajmowali się tymi ludźmi na zasadzie tam, wiesz, higienicznym, toaletowym i takim zdrowotnym, a oni potrzebowali czegoś więcej, na przykład zakupy im zrobić, oni palili papierosy po kryjomu, więc, a on, tylko pan Marian, tylko popularne bez filtra, których nie było w sklepach, były tylko w kioskach, więc ja rowerem objeżdżałem Poznań i kupowałem mu tu paczkę, tu dwie i tak dalej. A z panią Haliną jeździłem na zakupy do Tesco, znaczy z wózkiem ją prowadziłem i po prostu tak spędzaliśmy czas. Trochę w szachy grałem z tym panem Marianem, trochę się zamykaliśmy w kiblu, pokryjemu te papierosy paliliśmy, robiliśmy jakieś śmieszne rzeczy w tych sklepach i tak dalej z tą panią Haliną tam. I się okazało, że jakby ich świat może być zaskakująco pełny i jakby zorientowałem się, że na pierwszy rzut oka często człowiek im odbiera część palety, nie wiem, uczuć, nadziei, cech charakteru. Jakby to, że oni z zewnątrz są inni, miało oznaczać, że oni w środku też są inni. W sensie no, na pewno są, ale nie zawsze to oznacza, że czegoś może im brakować na takiej zasadzie, że być może ludzie się mogą dziwić, czy w tej książce moja bohaterka jest pozytywna, ale dlaczego w sumie miałaby nie być? Czy każda osoba cierpiąca na jakiś rodzaj
dolegliwości, schorzenia, niepełnosprawności z założenia musi być nieszczęśliwa. Nie, jakby wiesz, to jest nasze wyobrażenie. Nasze wyobrażenie. Ja wtedy się zderzyłem z tym, że ono było błędem. My robiliśmy głupie, śmieszne rzeczy i zapominaliśmy o tym, że oni w ogóle się w jakikolwiek sposób różnią ode mnie. Ty jesteś kosmitą po prostu. Ty jesteś, co? Ja nie wiem, jak cię nazwać. Ja nie mam potrzeby cię nazywania, ale to, co mówisz, jest po prostu niesamowite, niezwykłe. Ale ja sobie na przykład to tak racjonalizuję. Wiesz, że ludzie się nie robią takich rzeczy jak ty. A myślę, nie że mają takich pomysłów. Jacyś robią, ale statystyczna większość nie robi. Pierwszy raz spotkałam się z taką historią, że ktoś wymyślił sobie, że pójdzie i zapyta, czy w domu pomocy go przyjmą, bo chce pomóc. Tylko ja się nad tym zastanawiałem i wydaje mi się, że dużym powodem, dla którego ja to robiłem, było to, że ja po prostu chciałem się czuć dobrze z tym. W sensie ja to w pewnym sensie robiłem z egoistycznego powodu, że sobie wróciłem do domu, siadłem na kanapie i mówię, a jestem taki fajny, pomagam tym ludziom, nie? Nie spodziewałem się, że będę mówił o tym na jakimś popularnym kanale u ciebie, wiesz, bo jakby nic w moim życiu nie sugerowało, że kiedykolwiek, cokolwiek w moim życiu może być popularne. Ale myślałem sobie, że ja sam będę się z tego cieszył, nie? Że sobie będę myślał, o fajny taki jestem, bo chodzę tam, pomagam tym ludziom. Nie? No rozumiem to. Nie wiem, co mam zrobić teraz, bo chciałabym przejść do takiej trudniejszej części naszej rozmowy, ale rozmawiam z tobą i zastanawiam się, czy właśnie dlatego nie chciałam tu zapraszać pisarzy, no. Bo ja nie wiem, co mam powiedzieć, żeby ciebie jakoś nie urazić, nie dotknąć, żebyś nie uznał, dziwna laska, no po prostu nie chcę się z nią rozmawiać. I się zastanawiam, jak to teraz ugryźć, bo chciałabym przejść do takich właśnie mniej przychylnych komentarzy, ale ty mówisz, że ich nie czytasz, więc po co mam je wyciągać, jak ty się nimi nie interesujesz, a może ja teraz je przeczytam i ty pomyślisz sobie, Boże, nie będę już więcej pisał. I co ja mam teraz zrobić, Kuba? Słuchaj, ja ci powiem jedną rzecz. Ja sobie ostatnio uświadomiłem, bo ja zawsze miałem jakby bardzo, bardzo pozytywny odbiór tych książek. Pamiętam, że wydawca mi mówił, że oni nie trafili na negatywną recenzję Dygotu nigdzie, nie? Ale nawet jeżeli tylko 0,5% ludzi, którzy czytają moje książki, stwierdzą, że na przykład te książki w jakiś sposób rozczarowały, nie podobały im się, one uznają, że są, nie wiem, złe, nieudane i tak dalej. Jeżeli to będzie tylko 0,5%, to i tak to jest bardzo dużo ludzi. Ale dużo ludzi, którym się to nie podoba, czy... Jeżeli na przykład, nie wiem, moją książkę, nie wiem, przeczytało 50 tysięcy osób, to te 0,5% to będzie 250 osób. To przez pół roku, przez ponad pół roku codziennie możesz czytać jedną nieprzychylną recenzję na temat swojej książki. Jak piszesz książki w sposób osobisty, to ja przynajmniej mam tendencję do stawiania równości pomiędzy zdaniem, twoja książka jest kiepska, a ty jesteś kiepski, nie? Tak. Jakbym pisał książki wydumane o jakimś detektywie, który w Zimbabwe poluje na seryjnego mordercę, to pewnie bym się nie przejął, jakby ktoś mówił o tej książce, że jest, nie wiem, nieudana, tak? Ale jeżeli słyszę, że coś, co ja wykroiłem sobie z brzucha, poczuciu tego, że się obnażam i to jest przez kogoś uznawane za kiepskie, no to bierzesz to do siebie na pewno, nie? Więc ja po prostu uznałem, że będą takie opinie. Nawet przy takiej zatrważającej większości tego, co prawdopodobnie można nazwać jakimś takim super pozytywnym odbiorem, no to nawet jeżeli będzie jakiś taki delikatny, bardzo śladowy udział jakichś opinii negatywnych, to i tak będzie przy, powiedzmy, jakiejś popularności książki bardzo, bardzo dużo ludzi, którym się ta książka nie podoba. Dalej nie wiem, co zrobić. Ja też nie wiem, dobra, pominę to w takim razie. Nie będę o tym z tobą rozmawiać, chociaż ja mam wytłumaczenie na te komentarze nieprzychylne. Nie rozumiem ich. Przejdę do trochę innej tematyki. Znalazłam taki jeden komentarz. No. Ktoś napisał, że ty masz psychofanki, one się będą zachwycać wszystkim, co napiszesz. No nie wiem, ale to miałoby być jakby coś, co mnie odróżnia od innych pisarzy, w sensie, że inni tak nie mają? W sensie, że inni nie mają zagorzałych czytelników, którzy... Ja nie wiem. Próbujesz zrozumieć taką osobę, ja nie wiem, o co jej chodziło, ale rozbawiło mnie to i nawiązałam do tego w swojej dedykacji dla ciebie, więc teraz tłumaczę, o co chodzi. Bo ja nie czuję się twoją psychofanką, uważam, że po prostu czytam cię i to, co czytam, podoba mi się.
No ale jak miał, bo ja się zastanawiam, jak miałoby to funkcjonować, czyli że na przykład bo jesteś taki piękny, przystojny, skromny przy okazji, piszesz o kobietach wspaniale, subtelnie, delikatnie, z wrażliwością, jesteś chodzącym ideałem. No i masz psychofanki. Znaczy, ja kompletnie... Które chciałyby być twoją żoną. No ale czy zdarzyło ci się na przykład, już abstrahując od tego, że ja zupełnie o sobie inaczej myślę niż to, co ty teraz powiedziałaś, ale zdarzyło ci się przeczytać książkę i uznać, że to jest dobra książka z powodów innych niż książka? W sensie, że na przykład nie. Podoba ci się autor, to myślisz, że ta książka jest dobra? No ja, mi się nie zdarzyło, nie? Może ale może są takie osoby, które mówią, no książka taka se, ale ten Kuba taki przystojny, dobra, napisze dobrą recenzję. No to byłoby to dla mnie bardzo zaskakujące, nie? Jeżeli ktokolwiek tak mógłby... Ja na przykład mam tak, no. Że gdyby mi się twoja książka nie spodobała, to bym po prostu w ogóle o niej nie mówiła. Z sympatii do ciebie. Okay. Nie ze względu na to, że jesteś taki przystojny, piękny, super, tylko po prostu z sympatii przemilczałabym to. Okej, czekam na następną i jedziemy dalej. Znaczy, bo wiesz, być może ja nawet nie rozumiem tego, po co publicznie to swoje zdanie wyrażać o tej książce. Nie wiem, mam wielu pisarzy, których uwielbiam i czekam na ich książki i je czytam. No i załóżmy, że kupuję sobie kolejną książkę jednego z tych moich ulubionych pisarzy i ona mi się nie podoba. I po co o tym pisać, że ci się nie podobała? Jakby, no, albo że mi się podobała. Ty w ogóle funkcjonujesz w internecie? Znaczy, nie, w sensie... Ja tylko wrzucam te informacje takie na Facebooka czy tam na Instagram, że na przykład jutro mam spotkanie autorskie, czy wychodzi moja nowa książka, czy jest rozmowa z kimś i tak dalej, ale nie korzystam z Facebooka na zasadzie, żebym przeglądał, co kto wrzuca. Bo ty też nie komentujesz wydarzeń bieżących, nie. Polityki nie komentujesz, a inni pisarze tak, są bardzo aktywni, jeśli chodzi o tego typu treści. Czy ktoś ci zarzuca, że jesteś zbyt milczący? Nie. Ja na początku, jak ktoś mnie zapraszał do znajomych, to zdarzali się tam pisarze i przez pewien czas widziałem, co oni wrzucali, zanim jakby tam kliknąłem, że tam nie obserwuj i tak dalej. No to ja byłem zrozpaczony tym, że ludzie, których nie wiem, na przykład lubię czasami, czy tam spotkałem ich na festiwalu literackim i są sympatyczni i tak dalej, czują tą obezwładniającą wręcz potrzebę wypowiadania się na absolutnie każdy temat od, nie wiem, tłustego czwartku po wybory prezydenckie w takim tonie, jakby oni byli przekonani, że świat siedzi przycupnięty na krawędzi krzesła i oczekuje ich opinii o tym, że nowy odcinek Game of Thrones to tam fajny czy niefajny, nie? Że nawet te wypowiedzi się zaczynały takie, no dobra, więc co ja myślę o tym wywiadzie, że tam Oprah Winfrey i książę Harry, nie? Ja nie uważam, żeby moja opinia miała jakąkolwiek inną wartość niż opinia każdego innego człowieka, więc po co ja mam ją gdzieś zamieszczać? No jakby ja i tak jestem wystarczająco zażenowany tym, że piszę, że mam spotkanie w bibliotece w Radomiu. I ja po prostu wszystko, co wrzucam w internet, to jest dla mnie żenujące. No ale pewnie chodzi o to, że masz zasięg, że możesz trafić do dużego grona odbiorców i jest takie ciśnienie, to im przekaż coś, naucz ich czegoś. No rozumiem, no to jeżeli to miałoby tak funkcjonować, że nie wiem, zależy mi na tym, żeby wszyscy uważali, że pączki są na przykład niesmaczne, no to napiszesz i 200 tysięcy osób się dowie, czy milion, czy tam nie wiem ile. No to tak, no to rozumiem, że tak to może działać. Natomiast ja przyznam szczerze, że prawie mi ogromną ulgę, świadomość, że ja mogę na przykład jutro to wszystko pozamykać i nie mieć tego Facebooka i tego Instagrama. Tak naprawdę... Fantazujesz czasami o tym? Tak. To się zdarzyło właśnie ostatnio po jakimś wywiadzie, bo ktoś mnie zapytał o to właśnie, nie wiem, czy co ja tam wrzucam, czy czego nie wrzucam. Ja sobie myślałem, że mimo, że ja z tego korzystam w bardzo ograniczony sposób, bo wchodzę, piszę, że w bibliotece w Radomiu i ten, zamykam, to nawet rezygnacja z tego wydaje mi się czymś wspaniałym. Nie? Jesteś bardzo wrażliwy. Mówisz o tym otwarcie i jesteś. Czy w związku z tym masz jakieś dziwne przygody, metafizyczne doświadczenia, jakieś prorocze sny? Nie wiem, czy to jest w ogóle w jakiś sposób interesujące, ale mój mózg działa na pewno wybiórczo i na przykład mogę jechać po raz 40 do mojego brata, nie wiem, do Szczecina albo do moich teściów, albo gdzieś, gdzie już byłem naprawdę wielokrotnie i kompletnie nie pamiętam, jak tam, gdzie mam skręcić, mimo że na przykład są tylko dwa zjazdy, czy tam na rondzie w lewo i później w prawo. I ja tego nie pamiętam,
ale dokładnie pamiętam, w którym miejscu na ciele miał zmarszczkę i pieprzyk facet, którego widziałem w tramwaju 8 lat temu. Nie? Też przecież zapamiętałeś historię twojego kolegi, który chował zabawki do pralki. On tego już na to nie pamięta, ty wykorzystałeś ten motyw w książce. I to po to to jest, Kuba, wiesz? Po to ty to masz. No, pewnie tak. Żebyś potem to zbierał. Ale ja też tak mam, że zapamiętuję jakieś historie swoich znajomych, potem ja tym żyję, a oni już tego nie pamiętają. Okej, okay, no widzisz, no to może... Może też powinnam pisać wiersze jakieś, o ciszy, którą kupię. Tak. Tak, może jest dla ciebie pocieszenie, że ktoś ma podobnie, że nie jesteś dziwakiem. Chociaż ja lubię dziwnych ludzi, uważam, że w byciu dziwnym jest duża wartość. Na końcu mam takie pytanie, co robisz, żeby nie zwariować w tym świecie współczesnym? Bo chyba osobom wrażliwym jest trudno, coraz trudniej jest. No i co ty robisz, żeby nie zwariować? Powiedz mi. Czytam sobie książki. Ale nie polskie, tak? Znaczy, wiesz co, sprawia mi przyjemność czytanie książek, o których wiem, że prawdopodobnie niewiele osób teraz czyta. Taki chcesz być oryginalny. Ale z drugiej strony, ja pamiętam, jak czytałem Harry'ego Pottera i czekałem w kolejce przed Empikiem, to wracając do domu miałem świadomość, że cały świat w tym momencie czyta tą Harry'ego Pottera i miałem to kompletnie w nosie i miałem wrażenie, że tylko ja przeżywam tą przygodę. Nie? Jakby książka oferuje ci coś takiego, że czy czytasz coś, co jest niepopularne czy popularne, to w sumie jakby masz poczucie, że to, przynajmniej ja tak mam, że to tylko ty w tej historii jesteś. Ale ja się śmiałam, że jesteś oryginalny. Może właśnie chodzi o to, że ty się dzięki temu pozbywasz tego szumu wokół książki. Wolisz czytać coś, czego nie czytają inni, bo nie masz wtedy tego szumu, tych recenzji, tego hype'u, to się teraz tak mówi? No tak, jakby mam książkę na półce, na tym, na stoliku nocnym, Stąp Mojżeszu, Williama Faulknera. To mnie nic z tą książką nie łączy, oprócz tego, że ja ją chcę przeczytać, a nie to, że wiesz, kumpel mi to dał, bo teraz recenzję ktoś napisał i czy ja, wiesz, to jest tylko jakby moja prywatna relacja z tą książką i nie ma tu żadnej, nikomu nic do tego. Nie ma tu żadnej otoczki, żadnego, że ktoś mi to wysłał, żebym ja tu napisał jakąś rekomendację, nigdy takich rzeczy, wiesz, nie przyjmuję takich jakichś propozycji, po prostu czytam sobie te książki. Absolutnie tylko dla przyjemności, to nie ma nic wspólnego z tym, że ja sam się tym zajmuję. Dzisiaj po naszym spotkaniu jadę odebrać, bo sobie kupiłem jakiś taki aparat, bo mam taką wielką tą, no, lunetę, w sensie obiektyw i sobie chodzę po jakichś tam lasach i... Fotografujesz ptaki? Ptaki, czy tam sarny. Marzę na przykład, żeby jelenia spotkać albo łosia, nie? Łoś jest spotkałam latem. Tak? Klępę. Okej. Z młodym. Wspaniale. Tak, to było niezwykłe. Zapytam, gdzie. Dobrze. O sowie też marzę. O sowie, w sensie. Żebyś sfotografował. No. No więc takie rzeczy. Dużo chodzę z psem na spacery, bo mam psa, który lubi spacery, w sensie. Dużo trzeba z nim chodzić, więc właściwie codziennie jestem w lesie z nim. I jem słodycze. Lody. I tak wyglądasz, czyli ciśniesz też, a te ciężary podnosisz sobie jeszcze, czy... Podnoszę sobie jeszcze, tak. Ale jest coś w tym takiego, no bo jak ty pytasz o te rzeczy, które pozwalają mi zwariować, to w podnoszeniu ciężarów jest coś takiego niezwykłego, bo jeżeli trzymasz, nie wiem, 100 kilogramów w dłoniach, to nie masz praktycznie w głowie miejsca już na nic więcej oprócz tych 100 kilogramów. Więc to jest w pewien sposób taka ucieczka od myślenia o różnych rzeczach. Absurdalnie głęboko i mocno interesuję i znam na przykład rynku kulturystyki na przykład w Wielkiej Brytanii. Nie? Bo ja do tych ćwiczeń sobie często włączam coś na YouTubie i zabrnąłem już tak daleko, że ja naprawdę wiem wszystko o wszystkich w świecie jakichś takich niszowych dziedzin sportu. Nie? To zarzuć jakimś faktem takim totalnie od czapy, jeśli chodzi o... No na przykład na niedawnych zawodach Mister Olympia jednym z wielkich faworytów był James Hollingshead i zajął dopiero 12 miejsce, co jest fatalnym wynikiem dla niego i ogólnie było to bardzo duże zaskoczenie w świecie kulturystyki. Mocno, mocno się o tym mówi teraz. Myślałam, że troszeczkę inny to będzie fakt, taki bardziej pozytywny, trudno. Kończymy, Kubo. Mamy sporo rzeczy wspólnych. Odkryłam to dzięki tej rozmowie. Okay. Opowiem ci o tym, jak już wyłączymy te kamery. Życzę ci weny niekończącej się, wiernych czytelników
i tego, żebyś w końcu naprawdę uwierzył w to, mhm. że jesteś dobrym pisarzem i odniosłeś mhm. sukces w mhm. Polsce. Ja mi się paradoksalnie z tym brakiem wiary w siebie dosyć dobrze żyje. Ja nie wiem, czy ja bym w sumie chciał to jakoś mocno zmieniać. Dobrze. Wiesz, co chodzi? Bo się boisz, że jak w siebie uwierzysz, to potem spadniesz z wysokiego konia. I ty wolisz tak drobić, bo to jest twoja skorupa. Mhm. No trochę tak. Pomyśl o tym, dlaczego to jest, po co ci to jest potrzebne. Dasz mi znać później. No i na koniec suchar, wspaniała językowa gra, będziesz zachwycony. Ale się boję, że się na przykład nie będę śmiał. Zagraj to. Kogo można spotkać na Ugorze? Kogo można spotkać na Ugorze? Poddaję się. Orka. Niesamowite. A to jest naturalny uśmiech? To jest naturalny uśmiech. Dobre? A tak, akurat takie suchary lubię. Dosyć niezwykłe jest prawdopodobnie to, że dom opieki społecznej, w którym tam się zajmowałem tymi ludźmi, nazywał się Ugory. Tak. I to jest to, o co pytałam. Mhm. Czy są dziwne historie w twoim życiu? Mhm. No to takich jest mnóstwo. Dobra, kończę to, bo nie wytrzymam od tego ciśnienia metafizycznego. Trzymajcie się ciepło, czytajcie Kubę, subskrybujcie mój kanał. Pa!